Dzień dobry, tu Iwona Hołownia-Dobrzańska z kanału z Iwony Życia Wzięte. Dzisiaj o czymś innym niż orchidee czy moje rośliny w ogrodzie, ale o amarylisach. Tak się składa, że ja nie kupuję w zasadzie kwiatów, dostaję albo sama rozmnażam. I również te amarylisy 2 lata temu mniej więcej, bo to już był luty, moja sąsiadka z dołu kupuje kwiatki i później te kwiatki wyrzuca. I tym razem też chciała wyrzucić, miała 2 takie cebulki. Ja powiedziałam, żeby mi dała, zobaczymy, nigdy nie miałam, nigdy sama nie hodowałam, ale pomyślałam, no szkoda, takie ładne cebulki, będę miała chociaż ładne liście. No i się okazało, że wzięłam, w zeszłym roku jedna z nich zakwitła na biało i to nawet 2 razy. Szok był straszny i pomyślałam, o, udało mi się, jedna chociaż, jeden amaryllis zakwitł, więc spróbuję zrobić tak jak trzeba. Naczytałam się w internecie. Jakby nie było, to jest dobre źródło wiedzy i zrobiłam. Czyli latem, wtedy kiedy byłam w domu, podlewałam, one były w tych doniczkach i do tych samych doniczek one są umyte, posadzę je dzisiaj. Podlewałam nawozami, czyli lipiec, sierpień, początek września, a później 2 miesiące nie. Te liście wyschły, cebule stąd pobierały te wszystkie nawozy, te wszystkie minerały, które tutaj kumulowały w tych cebulach. Tydzień temu, właściwie 8 dni temu, wyciągnęłam je z tych doniczek i zobaczcie, tutaj tak jak mam, to wygląda mi na ziemię kokosową, czy z kokosa robioną. To są już stare, zgniłe korzenie i teraz to po prostu wymieszam z ziemią, którą tutaj kupiłam. Ta ziemia, którą tutaj widzicie, to będę mieszała tę starą. I kupiłam ziemię, to nie jest żadna reklama, ale to jest podłoże torfowe do wysiewu i rozmnażania. Ja już kupiłam kilka takich worków i ta ziemia się dobrze sprawdza, ale ponieważ ona jest z wysoką ilością, czy z dużą ilością nawozów, minerałów, więc tym razem wymieszam ją po prostu z tym, co tutaj mi zostało z tych cebulek. To jest też jakby nie było kompost. To po prostu nawodni, to jest bardzo suche i te cebulki wsadzę. Doniczki, ponieważ one urosły, ale tak jak wyczytałam, doniczka nie może być za duża. Ja myślę, że ta cebulka pójdzie do tej mniejszej doniczki, a ten amaryllis, podobno, to też nie są amaryllisy, pójdzie tutaj. Potrzebuję teraz troszkę też nawozów, będę podlewać i mam nadzieję, że na Boże Narodzenie będę mogła Wam zademonstrować, jak te cebulki mi urosły. Nie, chyba za dużo ziemi dałam, bo te korzenie już nie obrywam. One przez tydzień obsychały tutaj. Nie wiem, dlaczego tak trzeba, no ale tak zrobiłam. Może źle zrobiłam. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, takich dużych korzeni. O, cebulka ma wychodzić. Przypatrzyłam się, jeszcze poszłam do sklepu, tam gdzie do kwiaciarni i przyjrzałam się, jak tamte inne cebulki są sadzone. I tak jak widziałam, to one rzeczywiście wyłażą praktycznie z tych doniczek. Także tu jest wszystko ok. I mam cebulkę posadzoną. Na wierzch dodam jeszcze tej ładnej ziemi, żeby ładnie tu wyglądało. Taki czarnoziem. Jak będę podlewać, to oczywiście te wszystkie minerały spłyną tam poniżej. O! I mam cebulkę. Może nawet za głęboko. Podniosę ją troszeczkę do góry. Tu podniosę, przytrzymam, żeby nie brudzić już tego palucha mojego. I kochani, teraz je podleję, posadzę tę drugą i będę czekała na efekty. I mam nadzieję, że na Boże Narodzenie mi zakwitnie. Jedna z nich jest biała, druga nie wiem. Pozwolę się zaskoczyć. Ten amaryllis też jest od sąsiadki, tylko że sąsiadka przyniosła go ze śmietnika. Wiedząc już, że moje hobby to jest ratowanie tego, co ginie, więc przyniosła mi potężną cebulę w tej doniczce. Ona sobie stała w łazience przy oknie, ale ona już nie wypuści kwiatów, natomiast popatrzcie, ile ma odrostów. Więc przez zimę będę podlewać, niech te odrosty sobie rosną, a wiosną rozsadzę. I jeżeli się uda, to będę miała 1, 2, 3, 4,
5 nowych amarylisów. Czy one zakwitną? Nie wiem, ale eksperymenty, myślę, że to jest dobra rzecz, więc ojejku, coś tutaj namieszałam, będę eksperymentować. Zapraszam Was również do takiego eksperymentowania. O, mój amarylis pod światło, ale to mi, no ładnie wygląda, prawda, że ładnie wygląda na tle tych żółtych liści, więc sobie niech stoi. A tę drugą cebulkę teraz za chwilę posadzę, a Wam życzę również świąt takich z amarylisami, które być może sami posadzicie. Do zobaczenia. No i jeżeli Wam się podoba, to zostawcie lajka. Tak podobno trzeba robić. Pa!